gorących chorzych, drodzy opiekunowie, czcigodni księża, umiłowani w Chrystusie Panu. Dzisiaj w sposób szczególny pragniemy spojrzeć na osobę schorowaną, cierpiącą. Dziś jest taki szczególny dzień, gdzie Bogu Wszechmogący za przyczyną Najświętszej Marii Pani powierzamy wszystkie osoby cierpiące na ciele i na duszy. Polecamy, tak jak już mówiłem, w sposób szczególny też tych, którzy spieszą swoją chorobą pomocą, którzy troskliwie się opiekują wszystkimi naszymi schorowanymi, drogimi osobami. I Ojciec Święty Benedykt XVI na to dzisiejsze spotkanie przesyła orędzie i w sposób szczególny zastanawia się, bo rozważa swój refleksję nad Ewangelią, którą przed chwilą usłyszeliśmy o uzdrowieniu 10 prędowatych. W tamtych czasach trąd to była straszna choroba, nieuleczalna. Prowadziła ona do śmierci. Mało tego, już za życia człowiek był skazany na inny rodzaj śmierci, na śmierć społeczną. Ludzie się tej choroby bardzo bali. Nie było lekarstw, nie było antidotu przeciwko tej chorobie, więc co robiono? Gdy tylko zauważono, że w sposób dziwny puchnie skóra, że pojawia się trąd, wówczas taką osobę wyrzucano ze społeczności. Musiała opuścić dom rodzinny, przyjaciół, porzucić pracę i była wyganiana za wioskę, czy też za miasto. I tam, wśród dziczy, wśród nieprzyjaznych okoliczności, kończyła swój żywot do tego stopnia, że nawet ci, co chcieli pomóc, mogli przynieść jedzenie i go zostawić. Nie mogli się z trędowami spotykać. I zobaczcie, te osoby były 10 dni Ewangelia, świadome tego, że umrą. Przeżywające bardzo rozstanie z najbliższymi, to wyrzucenie ze społeczności. Ludzie się od nich izolowali, z nimi się nie spotykali, nie rozmawiali. Jest znaczące też, że Ewangelia mówi, że z daleka krzyczeli do Pana Jezusa. Nie zbliżyli się. Pogroziło im wtedy, że ci, którzy byli zgromadzeni, chwycą za kamienie i zaczęli ich rzucać, okaleczając ich. Więc z daleka wołali. Nie mogli nawet zbliżyć się do drugiego człowieka, tylko przebywali ze sobą razem. I oni, ci trędowaci, świadomi tego, co ich czeka, że ta choroba jest straszna, nieuleczalna, przychodzą i głośno wołają, jakaż determinacja człowieka chorego. Ale przyszli do kogo? Zauważcie, kochani, nie do lekarza. Przyszli do człowieka, o którym mówiono, że to syn cieśli, że cieśla. Przychodzą do człowieka ubogiego, wołają, ulituj się nad nami, proszą, błagają Boga Wszechmogącego, Jezusa Chrystusa, aby się zmiłował, aby ulżył ich ciężkiemu losowi, ich dolu. Ciężkiemu nie tylko ze względu na to, trąd, jak wiemy, powoduje, że części ciała odpadają, jest ogromny ból, ale także z tej sytuacji wygnania. Ulituj się nad nami. Pokorne, głośne, stanowcze wołanie osoby schorowanej do Jezusa Chrystusa. Tak krzycząc, tak błagając, nie wiedzieli, czego zażądał od nich Jezus Chrystus. Nie wiedzieli, a jednak ufali. A jednak swój los zawierzyli Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. I zobaczcie, kochani, Pan Jezus nie wyciągnął z rękawa
żadnego lekarstwa. Nie miał przecież też i przyrządów medycznych. I mówi do nich, idźcie i ukażcie się kapłanom. I co zrobili? I poszli. Niejednej w takiej sytuacji by powiedział, co on chce. Czemu nie odmówił cudownych słów, żeby ten trąd ustąpił z mojego ciała? Czemu nie użył lekarstwa, medycyny, może jakichś specyfików, ziół specjalnych, środków, które wtedy były dostępne? Czemu tego nie zrobił? Ale mówi, idźcie i pokażcie się kapłanom. Mogło to szokować. I kolejny raz człowiek schorowany uwierzy, zaufa, mimo że to, co zrobił Pan Jezus w stosunku do chorego, było bardzo, ale to bardzo zaskakujące. I poszło. I mówi Ewangelia, w drodze zostali uzdrowieni. I jeden jedyny, i to na dodatek pogani, wrócił się, żeby podziękować. I zobaczcie, jak Pan Jezus reaguje na to, jak człowiek dziękuje. Jest ogromnie wdzięczny. Podkreśla to, mówi publicznie. Jest mu jednocześnie przykro. A gdzie 9 uzdrowionych? Może to i czasami pokazuje naszą postawę. Kiedy człowiek jest w biedzie, w chorobie, to biegnie do Pana Boga i godzinami modli się, błaga, prosi. Ale kiedy się stanie go polepszy, to czy rzeczywiście wtedy też tak gorliwie i z serca dziękuję, poświęcę swój czas dla Pana Boga? Warto się nad tym zastanowić. I przychodzi ten, że uzdrowiony przez Jezusa Chrystusa w cudowny sposób i Pan Jezus do niego na końcu, rozmawiając z nim serdecznie, mówi, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Widzicie, ten człowiek, który często spotyka się z Jezusem, tamtych 9 nie spotkało się i przed nimi Jezus nie uchylił rąbka tajemnicy, prawdy, która może być bardzo pożyteczna w ich przyszłym życiu. A do tego jednego, który okazał mu wdzięczność, Pan mówi Ewangelia twarzą na ziemię. Taki to gest szacunku, czci, uwielbienia. Złożył ten uzdrowiony terytorium. Ten, który możemy powiedzieć, ze śmierci wrócił do życia. Idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Wiara. To, że mi zaufałeś. To, że wbrew nadziei zawołałeś, poprosiłeś. To, że mi zawierzyłeś. Nawet wtedy, kiedy powiedziałem, idź, pokaż się kapłanowi. Wiara uzdrawia. Jakże to cenna wskazówka także dla nas. Jezus Chrystus jest także obecny wśród nas, co szczególnie pragnie pochylić się nad chorymi, także dzisiaj, bo to jest ten sam. On się nie zmienił od tamtych czasów, kiedy spotkał tych trędowatych, do naszych dzisiejszych. I się nigdy nie zmieni. On jest ciągle wrażliwy na ból, na cierpienie. Ale czy znajdą się tacy, którzy do Niego przyjdą? Z wiarą, z ufnością, z zawierzeniem go poproszą. Idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. Jakże ważna dla chorego jest wiara. Jezus jest obecny dzisiaj także wśród nas w swoich sakramentach. W sposób szczególny także w sakramencie namaszczenia chorych, który podczas tej mszy świętej zaraz zostanie udzielony. A niestety, i to z bólem muszę powiedzieć, są jeszcze przypadki, o których bardzo często mówią mi nasi księża posługujący wśród chorych w szpitalach, ale także tych, ci, którzy odwiedzają chorych w domach. Kiedy się wzywa księdza z namaszczeniem chorych, z sakramentem, czyli ze znakiem obecności Jezusa Chrystusa, tam działa Bóg, nie człowiek, nie ten ksiądz, który przychodzi, on jest tylko narzędziem.